Z wami z herbatą, nie z kawą. Jakoś miałam dzisiaj ochotę właśnie na herbatę i zapraszam was na taki sobotni vlog, dzień ze mną, który będzie bardzo intensywny. Wstałam wcześniej rano, jak widzieliście, w sobotę zawsze się wysypiam, ale dzisiaj wstałam wcześniej rano, dlatego że jedziemy w przepiękne okolice Irlandii z Sebastianem i Iwoną, którzy brali ślub. Tutaj wam podlinkuję właśnie ich wesele, cząstkowe oczywiście, i przyjeżdża ich fotografka, która była właśnie na ślubie i weselu, i jedziemy w teren Irlandii zrobić przepiękną sesję z przepięknymi anturażami właśnie dla nich do albumu. Ja nie będę robiła sesji, ja będę robiła teledysk, kilka właśnie ujęć sobie z tej przepięknej sesji wykorzystam, dlatego że powiedziałam, absolutnie to nie może być tak, że przepięknych widoków w Irlandii, zwłaszcza że mieszkają póki co jeszcze w Irlandii, nie będzie na tym teledysku, dlatego że tworzy się dla nich teledysk. Jedziemy w okolice 1,5 do 2 godzin od naszego miasta, po czym wracamy i ja mam bardzo wielkie plany na popołudnie. Mianowicie, moja siostra kończy lat 40. I moja siostra to jest taka spokojna osoba, ona jest taka prawie nieimprezowa, ona stroni tak bardziej od imprez, to znaczy nie, że nie lubi, lubi, ale naprawdę 2 razy do roku to już jest maksymalnie wszystko. Z tego, co się dowiedziałam, bo robiłam podchody do mojej siostrzenicy, do jej partnera, no nie planuję robić urodzin, ale że ja sobie pomyślałam, jak to? Moja siostra nie planuje robić urodzin, 40 lat, hello, nie, 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 to jej tak nie ujdzie, tak cichutko. Jak się domyślacie po ostatnich moich wyczynach, że no coś się święci, no i święci się to, że robię jej imprezę, niespodziankę, party urodzinowe na lat 40, tylko że u mnie w domu, dlatego że ciężko by mi było to zorganizować u niej, nawet z pomocą jej partnera i siostrzenicy, dlatego najwygodniej będzie, jak ona tutaj przyjedzie, i żeby tu przyjechała, to też był nie lada wyczyn, dlatego że jak ja bym jej powiedziała, żeby przyszła na kawę, to by przyszła, ale o godzinie 1:00 i 2:00. No. Jak ja bym powiedziała, Kasiu, przyjdź do mnie, napijemy się coś. Nie, nie chcę mi się, nie mam ochoty, bo moja siostra naprawdę ma bardzo rzadką ochotę w ogóle pić jakikolwiek alkohol. Także to też nie zadziałało, także musiałam coś wymyśleć. I wymyśliłam, taką rzecz, bez której wiedziałam, że ona, ona musi się tu pojawić. A że nie mieliśmy w naszej rodzinie żadnych urodzin, imienin, no czegokolwiek, żeby mogła zorganizować, to wymyśliłam sobie, że moja Dominika bierze po cichu ślub cywilny. Tak, wkręciłam Dominikę. I że chcę jej zrobić, że Dominice, mojej córce, chcę zrobić takie powitanie ich jako małżeństwo z najbliższą rodziną, taką, taką niespodziankę. I moja siostra w to uwierzyła. No. Także Kasiu, ja jeżeli to oglądasz, ja cię bardzo przepraszam, no bardzo, no ale musieliśmy coś wymyślić takiego, żebyś pojawiła się tutaj. I co? I będę szykowała się właśnie do tej do popołudnia, jak wrócimy właśnie ze sesji zdjęciowej i filmowej, dodam. Będę właśnie przygotowywała wszystko na to party. A tymczasem ja dopijam herbatę, bo już jest taka troszeczkę ostudzona. Ja nie lubię ostudzonych herbat, ja lubię wszystko na gorąco pić. Znaczy nie tak, że poparzę sobie buzię, ale ogólnie wszystko na gorąco. Także ja się zabieram za herbatkę i do zobaczenia już z planu sesji filmowej, albo jeszcze po drodze, zobaczymy.
dla Państwa młodych i kto powiedział, że suknie ślubnej się nie wykorzysta dwa razy? Iwona właśnie ją drugi raz wykorzystuje na sesję. Ale kwiaty kupowałaś wczoraj? Kupiłam 3 bukiety i zrobiłam jeden. Państwo młodzi przygotowani? A ja. A ja. A macie weselną w bagażniku? Nie. No to bez weselnej się nie obejdzie. A to ktoś do tyłu idzie? Ja mogę być z tyłu. I tak, mamy pierwszy przystanek na kilka właśnie ujęć do teledysku i na sesję zdjęciową, mimo że przedstawię Wam wszystkich uczestników tej wyprawy dzisiejszej. Oczywiście Państwo młodzi. Hej! Hello. Iwona? Hej! O, jeszcze kwiaty. Nasz Peter Piotrek, kierowca. I oczywiście pani fotograf. Agatka. Której, powiesz mi, jak się twoje studio nazywa w Polsce? Fotografia Agata Słomian. Pod imienia i nazwiska. O, także ja Wam zostawię linki tutaj do Agatki na Instagrama i masz Facebooka też? Oczywiście. No to oczywiście zostawię i możecie sobie podglądnąć, co tam Agatka za piękne sesje robi i jeżeli oczywiście będziecie potrzebowali takiej sesji, a dużo osób mnie z Polski ogląda, także uderzajcie do Agatki. Okej. Państwo młodzi, już prawie przygotowani, to jest nasz pierwszy przystanek po godzinie jazdy chyba, tak? Godzina jazdy? Agata, wczepiać z Welą czy nie? Nie, na razie bez, no nie? Tutaj. Na murku mi będzie. No. Murek piękny, tak wygląda w ogóle okolica, Wam pokażę. Jest 9 rano, dodam. Po 9. Muzykę, no nie? Nastrój! Piotrek, jesteś DJ-em! Nastrój nam wprowadzasz! No ja potrzymam ci ten bukiet. To nie takie łatwe na takiej sesji. Proszę, jakie tu wygibasy muszą Państwo młodzi wyczyniać. Bo ona ma śliczne buty. Skacz! Jezus, Iwa! Zabijecie mnie? Jeszcze nie. Dobra, a teraz tak, kawałeczek się jeszcze wycofajcie. Tylko tak delikatnie, nie? Z papaluszkami się tam muśnijcie. I tak, teraz moja kolej, Agatka skończyła. Znaczy ja jeszcze nie, ale działaj. Aha, dobra, to tylko muszę przejść. Patrzcie, jakie mamy spartańskie warunki. Ale damy radę. Dobra. O, nie spodziewałam się tego. Ale okej. Stoję. A ja bym chciała, żeby tak, Iwona się patrzyła na ten krajobraz. Ale jak mam stać? Bokiem. I tak. I niżej. I żeby Sebastian był wyżej. Ja. Wy macie stać, ja będę się koło was kręciła, no nie? Tylko chciałabym, żebyś roz... Na tą rurę tam jakąś. Aha. Sebastian, przybliż się. Mam nadzieję, że tu można w ogóle stan mieć gości. Ty się patrz tam. O. Patrz się tam na ten krajobraz rozmarzonym wzrokiem, ale... O, może tak? Być, tak? Sebastian, chodź tutaj. A ty zbliżaj w ogóle głowę do jej twarzy, do jej... Zbliżaj się. Połóż, o. Dotarliśmy do punktu drugiego, czyli Park Buren w Irlandii. To jest północna już Irlandia? Tak. Nie. Nie? Nie, to jest Cavan. Aha. Cavan? No. Ale bardzo długo się jedzie. No bo kółko mamy takie za... Cavan Buren Park. Ale to jest nazwa, ale to nie jest w Cavan. To jest nazwa tego parku. Bo tak jak masz lotnisko na przykład, no nie?
Tak, i jesteśmy w takiej mapowni tak zwanej, że po prostu tutaj jest pokazane najciekawsze okolice właśnie z tego parku. O. Mamy natrafić na takie kamienie. Na takie. Coś takiego. Rzeki, ale jeszcze coś pokazywałeś. Coś pokazywałeś, tam jest jakiś wodospad czy coś. No. Idziemy na spacer, ale jeszcze obczajmy, bo jakąś jaskinię widziałam. O. Coś takiego. O, i to jest coś pięknego, ale ja tu widzę, że to jest obtoczone po prostu wodą. Także raczej się chyba nie dostaniemy, chyba że mają zorganizowany dojazd do tego miejsca. Gdzie są kozaki? A proszę. Żaby jakie. Nie wiedziałam, że to kozak. Miło poznać. O, taki sam u mnie w domu. Tak? No. Kawka za tym liczy. Może jakieś zwierzęta będą. No nie gadaj. Zimie, tak, tak. Może kiedyś takie chyba było. Okej, także my udajemy się na spacerek. I... Zielone. Dobra. Tak trzeba iść tam. Idziemy. Wyświetlaj mi te rzeczy, a ty się zapnij i w ogóle. Nie lubisz Sebiksa? Ja? Sebiks? Nie, no w sensie, aha, jest, aha. W necie jest takie, nie? A, się mówi, że ja Sebiks, nawet nie wiedziałam. Taki typowy Sebiks, o tak się mówi, nie? Dobra, i jeszcze troszeczkę. Dobra, teraz pojedziesz. Iwona, bardzo jeszcze go nie chcę, bo skąd była? Jeszcze to kupcie, więc tam postura. Jeszcze raz, jak gdzieś tym właśnie szalem zaczął sobie, jak kurczę, welon byś się robił. No to idę. Sebastian, zniszcz się tak głową. Gdzie? O, o! Dobra, całujcie się. Ktoś jakieś głosy, echo. A, tam jest Piotrek! Dobrze, gładź go po twarzy. Co tam jest? Dobra, to schodzimy na dół. Jeszcze zostań sobie przez chwilę. Tam, bardziej patrz sobie idziemy. I wracamy z drugiego punktu naszego. Z sesji zdjęciowej i z planu zdjęciowego i filmowego. Tu Agatka. Jest tu przepięknie. Popatrzcie, co tam się rozciąga za nami z boku. Także no... Państwo młodzi będą mieli mega sesję, to po prostu mega. Jesteśmy dopiero przy dwóch punktach, a jeszcze mamy w planie ile? Ja jakbym chciała jak najwięcej, ale co najmniej trzy jeszcze musimy zaliczyć. Tak, bo tak dodam, nakręcili, że Agatka przyjechała prosto z Polski, tutaj specjalnie właśnie dla tych widoków, dla tej sesji. No. I dla pary. I dla pary, tak. I oczywiście będzie teledysk, który był na terenie Polski, będzie z terenu Polski i z terenu Irlandii, także dlatego tak trzeba długo czekać na całą sesję, na cały teledysk, dlatego, że to tak nie jest proste, jak się w dwóch miejscach go kręci. Okej, okay, uciekamy teraz do samochodu. Dobrze, że nie leje i nie wieje. A Państwo młodzi przed nami. Ja przeczytałam, że tam 7 kilometrów. No, tak, przeczytałam. Że dystans 7 kilometrów tylko. Może całego terenu, faktycznie. My chyba tu w lewo pójdziemy, nie? Od razu, no. O. Ej, ale tutaj jest chłodniej niż tam. No mówię, że jest chłodniej, no. Mnie jest ciepło. To jaskinia. Jaskinia. Bo to jest ten biały park. Ale nie, to jest jakiś...
Jakiś bunkier. Jakiś bunkier w jaskini. Ale ja bym tam nie wchodziła, bo mogą być węże. I tak, my się udajemy do trzeciego punktu. I mamy nadzieję, że zmierzamy ogólnie w dobrym kierunku. Bo nasz punkt docelowy to jest wodospad. Także mamy nadzieję, że on się zaraz ukaże. Suknia Iwony, czego oczywiście na razie nie widać, ale po prostu chrzest bojowy taki ma, błotny od spodu, że będzie naprawdę tylko chemiczne pranie pomoże. Wodospad, co jest? Słychać? No to super, to czyli jesteśmy niedaleko. Aha, jest wodospad. Znaczy na razie nie widać go, ale słychać. Wow, to jest właśnie to miejsce. To miejsce z wodospadem. Wejdzie to. Ale można było zejść, ale trzeba by się tego kito robić. Ja bym się chyba powiedział, że jeszcze to stanie nie będzie. Ale schodki są strome. Jezu, uwielbiam odgłos wody. Tak dziko tu, nie? No. Dobra, powiedziałabym. Mamy ograniczone pole manewru, dlatego że plac pod zdjęcia jest niewielki i pod filmy. Także musimy sobie dać jakoś radę. I popatrzcie, jaki piękny widok. No dobrze, zobacz. Schodzimy na dół? Kurde, nie wziąłem tego aparatu, że sam zdjęcie zrobił. Piękny, no cudowny widok. Są schodki. Ja myślałam, że to jakaś górka tu, a są schodki. Dobra, damy radę. Jak są schodki, to legalnie. Tutaj nielegalnie. Łamaliśmy barierkę sobie. Super, że wyślę. Tak. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Mam nadzieję, że wszyscy razem się tam zmieścimy. Ja zostanę tu na razie. Ale wy wejdźcie sobie tak do tego drugiego kamienia. Kurwa, wczoraj się to zbić. Zrobiliśmy tam zdjęcie, później nie weźmie. Zajebiste, kurde, ale zimno na matka. Możecie tutaj przejść się tą drogą. Ej, najlepiej jakby ona wyszła na ten kamień. Ja zaraz, bo jestem z różnych punktów, wiesz? No. Nie jest to. Tak, żebyś mogła mu się to pleców przytulić, okej? Okay? Ale ty, Sebastian, jesteś z tą stroną wrócony. Wysuwajcie futro do kamienia, o właśnie, w tą stronę. Okej, okay. Po prostu przytul się właśnie do ramienia, tutaj może właśnie zacząć go też. Tu jest z ręką. Fajny widok, kurwa. Tego mi nie ma, że nie jest ładnie. Patrz, jak ładnie. Agata jako pierwsze robi zdjęcia i za chwilę ja wejdę. Ha, poczekaj! Piotrek! Halo, gdzie ty tam weszłeś? Fajnie. Dobra, włączam aparat, bo ja się boję, że za chwilę naprawdę coś wywinę tutaj. Piotrek idzie wyczaić coś tam dalej. Co tam jest? Nie ma przejścia?
Dobra! Lepiej! Lepiej, lepiej, wiesz co, wracaj się! Ale pięknie tutaj jest, cudownie. Tak? Dobra, lepiej się wracaj. Lepiej się wracaj, bo wiesz. I dla mnie... To dla ciebie. Uważaj. Ja bym... Poczekaj, bo tutaj jest taki wodospad. O, tak, żeby tak było widać. No to tak, patrzycie się na mnie i machacie. Dobra, dziękuję. Już was nie męczę. Teraz tak, wolę opuścić w tą stronę, mówię. Chcę zaraz znaleźć żoną. Okej, wysypajcie się jeszcze teraz do tyłu. Jeszcze, jeszcze. Dobra, teraz tak, Sebastian, weź tą pierwszą warstwę szukli. Tak, i mamy tu hardkorową panią młodą i hardkorowego pana młodego. Po prostu niesamowitą drogę pokonali dla pięknych ujęć. Suknia prawdopodobnie będzie totalnie zniszczona. Znaczy nie zniszczona, ale pranie to będzie musiała Iwona zastosować chyba najwyższe chemiczne, jakiekolwiek jest na świecie. Brawo Iwona! No, szacun, naprawdę. Jesteś no. Hardcorem. A gdzie oni poszli? Chłopaki! No chodź, i tak ręce do góry dasz. Dobra. Trzymaj. I weź, podaj, a poczekaj, ostatnie ujęcie. I ona stań tutaj, podaj jej kwiaty do ręki. A, już mamy kwiaty do ręki. Zamkniemy tam, no. Dobra, po, i tak, podchodzi do ciebie i wręcza ci kwiaty, no nie? Dobrze! Fajne, takie śmieszne, no. Okej. Wodospad mamy zaliczony. A to gdzie byś? To jeszcze jeden wodospad? No. No, mamy zaliczony wodospad. Łódki. Mamy pragnienie razem z Agatą i taką wizję, że muszą być łódki. Jachty i różne... Jakiekolwiek statki, no. Nawet kosmiczne. Wundoran teraz. Co? Wundoran, nie? To ocean. Ocean i... Aha, jeszcze ocean i Aniskiren łódki. I molo. Będzie po drodze? Będzie po drodze, jak będziemy wracać, tak? Tak. Tak. I tam nawet będą kaczuszki. No to dwa ostatnie punkty. Dwa ostatnie punkty. Trzymaj. I weź, podaj... A poczekaj, ostatnie ujęcie. I ona stań tutaj, podaj jej kwiaty do ręki. Dobra, po, i tak, podchodzi do ciebie i wręcza ci kwiaty, no nie? Dobrze! To jeszcze jeden wodospad? No! No, mamy zaliczony wodospad! Łódki! Mamy pragnienie razem z Agatą i taką wizję, że muszą być łódki, jachty i różne, jakiekolwiek statki, no. Nawet i kosmiczne. Wundoran teraz. Co? Wundoran, nie to ocean. Ocean i, aha, jeszcze ocean i Aniskiren łódki. I molo. Będzie po drodze? Będzie po drodze, jak będziemy wracać, tak? Tak. Tak. I tam nawet będą kaczuszki. No to dwa ostatnie punkty. Dwa ostatnie punkty. Ale powiem wam, że brawa dla pary młodej. Bo to, co oni pokonują na tych śliskich kamieniach, ekstremalne warunki totalnie, naprawdę. I nie ma czegoś, czego by nie zrobili. Co się poprosi, nawet jak się ich nie prosi, to robią. Także fajnie. I dotarliśmy do plaży. Mamy plażę, przepiękne klify. Tak się wszystko to przepięknie prezentuje.
W tym vlogu słowo przepięknie będzie często używane. No. Dobra, teraz tak, słuchajcie, jakbyście sobie troszeczkę dalej przeszli, tak mniej więcej, jak jest to takie zagłębienie. Jeszcze wspomnę, że jesteśmy w Bundoran. Bundoran? Czy Bundoran? Bundoran. Ny na końcu. Ny na końcu. Ale ja myślałam, żeby falę na was ten, do teledysku. Dobrze. Dobrze, to powiedz mi, kiedy mam się usunąć, dobra? Co będziecie dzisiaj jeść? Na obiad na przykład. Nie ma nic dzisiaj na obiad. Co jedziecie? Nie, wyglądałem się, jakbyś płakał. No, jeszcze raz. Ten spada, nie? O, super. I też na siebie coś tak. Przez wodę. Tak? Tak. Już tyle w tym odcinku, w tym dniu przeszłaś, że chyba to nie jest ci już straszne. Ja już mam mokre buty. Także przechodzimy. Na razie przechodzimy. Ja już mam po prostu mokro. Całe mokre buty. No. Także takie warunki mamy, ale co? Sebastian nie wie, co się dzieje. Wiesz co? Potrzebuj mi kurtkę, proszę cię. Boję się, że Belon też? Daj torebkę, jak chcesz. Dobra. Tak. Takie warunki pracy, proszę państwa, ale ja już mam swoje ujęcie i jestem bardzo zadowolona, chociaż sobie buty mokre. Idziemy zobaczyć, co tam jest, ale jest tam takie zejście, ale popatrzcie, jakie piękne klify tutaj są. Tu jeden, drugi, trochę może podjaśnię obraz. O, przepięknie tu, cudnie, a jeszcze z Weloną. Na siłę chcę złapać, a ona wpada do wody. Na siłę chcę. Tak. Piotrek ma bardzo fajne i ekstremalne pomysły. Na siłę chciałem ją złapać. Skała tam było wszędzie, nie? Na wielka skała. No faktycznie. Mhm. Takie tam dziury po pierwszym. No. Tam chyba jest widok jakiś. Może widok. Chyba morze, nie? Mhm. Widok na morze, chyba morze. I mówisz, że z tego skakają? No. A nie, a może po prostu schodzą? Nie, skaczą. Ale bo tutaj chyba jakaś deska powinna być rozciągana. Ty, tam nie patrz za bardzo w dół, bo aż strach. Nie, ja tam nie idę. Nie, ja się boję takich wysokości, zwłaszcza jak widzę, że jest tam jeszcze jakaś woda. No. Piękne są te klify. Dobra, ja tu muszę ostrożnie, bo mądra Miss Agi wybrała się w takich butach. Jakoś zupełnie mi się zapomniało, że mam wziąć Adidasy. Jakoś wyleciał mi z głowy. Poczekaj, ja wam powiem kiedy. Schodzić w dół, ale nie, puśćcie się. I dopiero jak ja wam powiem raz, dwa, trzy, podajesz mu rękę, ty bierzesz od niej rękę, schodzicie w dół. Raz, dwa, trzy. I schodzicie w dół. Czekamy na falę. Możesz stanąć za Iwoną, obejmij ją i wiecie, i patrzycie się na te fale.
To jest suknia, która powinna wyglądać po rasowej, zajebistej sesji. Także popatrzcie się. Mega, ale wiecie co? Ona była bardziej brudniejsza, ale woda trochę zmyła ten brud. Wracamy do domu i co śpiewamy? Bądź tu ze mną. Ona by tak chciała. My się już żegnamy. Dziękuję Agatko bardzo za współpracę i za wystąpienie w moim vlogu. Bardzo mi się fajnie z tobą pracowało. Nie wchodziłyśmy sobie w drogę. Ustępowałyśmy sobie. Także Iwona, jak wam się podobało Sebastiana sesji? Fajnie. Która godzina? 16, my zakończamy, a wyruszyliśmy od 8 rano, tak? Tak jest. Tak, ale wszyscy zadowoleni i kierowca również, tak? Ja wiesz, muszę się posprzątać. Ale zaraz wam pokażę samochód, tak wyglądają buty, już nie wspomnę o spodniach. Proszę, dodam, że jeszcze to jest mokre. A wszyscy się trzęsą, a ja tu z kamerą. Jeszcze pokażemy, jak zrobi, jak bajzel robią. Pani, proszę, panie młode, wiecie co? Jak możecie się tak zachowywać? Oczywiście to był żart. Okej. Okay. Dobra. Piotruś mnie odwiezie, tak? Odwieziesz mnie, czy mam zapieprzać na nogach? No przecież żartuję. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Pa. Pa. Tak, także Piotrek mnie zawozi do domu i zakończam vloga, to będzie sobotni vlog, który się będzie składał z dwóch części, dlatego że chyba będzie bardzo długi ten vlog. Także zapraszam was na drugą część, w której będę organizowała siostrze niespodziankę. A tymczasem dziękuję ślicznie za oglądanie, dziękuję Piotrkowi. Chciałam powiedzieć, oni też się przyznają. No. Także zmęczenie, to już jest zmęczenie, bo w sumie o której wstałeś? Ja? No? Piąta rano. Piąta, ja wstałam o 4, ale nie mogłam spać do 6. Już się tak zabrałam o godzinie 6. Także dziękuję ślicznie wszystkim za oglądanie i zapraszam od razu na część drugą, bardziej już rozrywkową. Pa, pa.